Kochani, uwierzcie mi, boję się wchodzić do tamtego pokoju. To jest horror. Więc lepiej zostawcie mi łapkę w górę. Najlepiej tak z 20 tysięcy, żebym dalej te horrory nagrywał, bo już się sram powoli. Po ostatnim Charlie, to ja tam się boję wchodzić. Ale spytałem się go, czy moi widzowie subskrybują kanał? Powiedział, że tak, więc jeżeli jeszcze tego nie robisz, to lepiej to zrób. Ja widzę, czy to robisz. Te liczby się mają zgadzać, te statystyki się mają zgadzać, więc piszcie w komentarzach, żebym dalej nagrywał horror. Piszcie to, bo ja tam już nie wrócę. A Charlie mnie zabije, jeżeli tam nie wrócę. Już o cholerę jasno słyszę, ja już uciekam tutaj, uciekam pod stół, bo tutaj jest bezpiecznie, a uciekam. Trzymajcie się serdecznie. Witajcie kochani, jestem Dizowski, a to jest zemsta Charlie'ego. Po ostatnim odcinku z Charlie, gdzie zdobyliście 10 tysięcy łapek w górę. Niestety Charlie powiedział, nawet 11 tysięcy, powiedział, że koniec ze mną. Naprawdę koniec ze mną. I to jest najbardziej smutne, bo ja się starałem was zadowolić. Dostałem tyle łapek w górę, co wam dziękuję. A teraz Charlie się na mnie mści, więc uratujcie mnie waszymi łapkami, bo ja wiem, że wkrótce będę musiał zrobić prawdziwy Charlie Challenge. A teraz musimy od niego uciec, żeby w ogóle mógł cokolwiek zrobić. Naprawdę. I w tym domu, który ma tak długą historię, ja mam też coś długiego w spodniach, ale podczas grania w to będzie pewnie to bardzo krótkie. Będziemy musieli przed nim uciekać, przed tym dziwnym czymś, czym jest Charlie. Charlie to po polsku Karol, taka propowiedz. Karolek, widzę twoje maski aż tutaj. O! Zeszczałem się! Szkoda, że krwią. O, masz coś w ręku. Oby to nie była zatyczka do mojego odbytu. I żeby ten motek po lewej, po twojej prawej stronie nie posłużył ci do... tego? Jestem twoim gościem, tak? Fajne masz oczka. Naprawdę. I tak dam dobre maniery. I na pewno dobrymi manierami nie jest witanie się sztyletem i siekierą. Naprawdę. Forma ona, ten Irish accent, bo forma ona. Forma ona. O. Joseph the Babe, to się nazywa jego siekiera. Joseph the Babe. Janek, nie, Józef dziecięcy. Dziecko Józefa. Józefi. Like a baga. Chodziło like a baga, już słyszałem jakie burger i myślałem, że jest burgerem przez chwilę. Mam nadzieję, że w tym horrorze się uśmiechniecie nieraz. To jest pewne. To jest już pewne, ja już czuję potencjał w tym horrorze. Bo on mi zaraz będzie opowiadał ciekawe historyjki, wiecie co, ja jednak tych historyjek nie chcę zbytnio słuchać, więc chodźmy jak najszybciej. Uciekajmy stąd, rozbujajmy się, bujamy się wszyscy. Użyj myski, żeby ruszać kamerą. Idę zapaść szczura do piwnicy, zaraz wrócę. Dobra, wstajemy. Wstajemy, raz, dwa. Ma, jesteśmy w ogóle przywiązani do czegoś? Chyba niezbyt. Ona chce poszedł, nie wiem, musimy się rozbujać, zrobić jakieś komando, znaleźć coś ostrego w pobliżu i się o to odciąć. Nasze węzły. No stajesz, ty stajesz. No patrz, no typ jest leniwy. Stajesz. Patrzcie, tam coś jest, ja to chcę, tam też chcę iść. Stawaj. No on wygląda tak samo jak ja. Naprawdę tutaj nie było nic, co nas trzymało w tym krześle. Myślę, że ostatnio horrory zdają się trochę zbyt łatwe. Pierwsze co mi wziął, tutaj pod uwagę spadło, to widzę, że tutaj jakieś iskry poleciały, jak to włączyłem. Nie wiem, do czego to na razie będzie, chyba przez te drzwi raczej nie przejdziemy, bo tutaj się coś już zablokowało. Widzę tutaj, po pierwsze, mamy piękną szafencję, w której chyba nic nie ma. No, nic nie widzę. Interaktujemy z obiektami. Na pewno nie chcę wejść w interakcję z tym martwym człowiekiem, bo jeszcze zostanę posadzony na nekrofilię. Widzę tu jakieś kurki, pojawiły mi się kurkami. Nie wiem, do czego te kurki służą w sumie. O! Pojawiło się tutaj coś, więc to możemy wyrwać, czy co? Chwila. Może to jest jakiś gaz? I może musimy? Chyba nie. A musimy poczekać, aż tego będzie więcej? Na razie nie wiem, może to jest jakieś przejście? Nie, to jest tylko krew, która przypomina przejście. Może trzeba tego gazu troszkę więcej, albo coś. Ale to musi jakoś tutaj to działać, bo innego chyba momentum tutaj... Będzie buba? Nie będzie buby raczej. Raczej nie, ale mogę tego non-stop używać, to jest najlepsze. A, o! Tego jest tam coraz więcej, więc może naprawdę musimy poczekać. Aż naprawdę tego będzie dużo, nie wiem tylko z czego ten...
ten to wszystko leci. O, tu nas idzie! Naprawdę nie chciałem, że nas tutaj szedł. BUM! Prawie nas to zabiło, no ale okej, możemy iść dalej. Już mi to się podoba. Możemy używać spacji, żeby skakać, ale nie widzę na razie potrzeby skakania. Nie widzę tutaj sprintowania, nie uda się sprintować. A brak sprintowania! A cześć. Rozumiem twój ból i tak dalej, ale wow. Ale wentylatorów. Ja chcę tam pójść. Jezu, jeszcze by mi głowę odcięło. Lecimy. Halo, gdzie jesteśmy znowu? Gdzie my znowu jesteśmy? Lisowski, znowu popsułeś coś, zepsułem, przepraszam was. To ja nie chciałem popsuć, naprawdę nie chciałem. Wybaczcie mi. Ale lecimy dalej. Ja już czuję, że coś przyjdzie i powie: no, panie, chciałeś uciec. Masz tutaj kopa na ryj i ja cię na razie znowu zostawię na chwilę. O, ja mówiłem? O, o, myszka nam otworzyła drzwi. Oho, jakiś przyjaciel większy tutaj był. Oho, fajny, powiedział. A! Dobra, może dajmy mu ssać samemu, bo on chyba nie stanie, kiedy ja będę tutaj ruszał wszystkim dookoła. Lecimy więc, proszę państwa, jesteśmy w kolejnym pomieszczeniu, które jest piękne i urocze i bardzo chciałbym w nim spędzić resztę mojego życia. Aktualnie kazali mi crouchować, crouchujemy i stajemy i raz, i dwa, i raz, i dwa, i raz, i dwa, i raz, i dwa, i raz, i dwa. I ćwiczymy nogi, panowie i panie, ćwiczymy nogi. Ale widzę, że na razie nie poćwiczymy tych nóg. I Disowski kanałowy, jak zwykle zresztą. Ach, ta drabinka, normalnie nie dałoby się bez niej. Wręcz by się nie dało. O! Możemy skakać, tam widzę, jest jakaś lampa. Ja bym tą lampę wziął, bo no przydałaby nam się lampa? Nie wiem, co tutaj było. Jakieś pasy bezpieczeństwa czy coś? Nie, to są jakieś tory. Ale tam dalej nie możemy dojść, ale bym wziął tą lampę. Ale widzę, że nasza postać jest... za głupia, żeby ją wziąć. Możemy wziąć ją, naprawdę nie możemy jej wziąć. Naprawdę chciałem mieć tą lampę. Przecież nie byłoby takie łatwiejsze z tą lampą, ale nie możemy, to nie możemy, no trudno się mówi. Ale z tą lampą naprawdę byłoby fajnie, bo byśmy odzili, byłoby jasno, nic by mnie nie przestraszyło. A teraz może być tak, że nas coś przestraszy. Idziemy. Ja znam takie miejsce jak to. Zazwyczaj kończy się to otworzeniem nagłych drzwi. Nagłych drzwi i pokazanie się potwora. Halo, potworze, jesteś tam? Nie da się wychylać, więc nie dyskutujmy z nim, dobra, da się nie na wejść. Pokój z krwią. Ja bym tutaj poszedł, albo nie, albo jednak, albo idziemy, zobaczmy co tu jest, takiego ciekawego. Na razie tutaj widzę tylko... Chwila, moment. Prawie bit jakiś zrobiłem. Da się otwierać te szaweczki? Da się, tam jakieś tabletki antykoncepcyjne. The bird post, oh, no, oczywiście, by to wszystko czytał po rosyjsku wam. Spasiba za to. Idziemy dalej. Badajcie malciki, żebyście zlajkowali film. O, idziemy tutaj od razu. Krew oznacza, że tutaj trzeba iść. Niestety musimy znaleźć najpierw kluczyk. A widzę, że na razie znalezienie kluczyka tej graniczy z cudem, kompletnym cudem. I popatrzcie, przyjaciele tutaj są. Więcej przyjacieli, więcej przyjaciołów. Chodź tutaj do mnie, się przytul do mnie, panionczku. Nie chciał się przytulić, to nie? Nie, nie przytulisz się. Pomóc panu otworzyć drzwi? Przykro mi, nie udało się. Następnym razem może. Co to było? Kolejne tapsy. Jakieś butelki. Jakiś straszący pan. Straszący pan? Nie. Straszącego pana sobie darujemy dzisiaj. Albo i nie. Albo co ja jestem? Mam się bać jakiegoś pydała? Nie, skąd? Lecimy na niego z pełną parą. Pewnie zniknął już dawno. O! No i standardowo dostałem trepa na ryj. Życie. On mnie chyba tam podjada troszkę, moje nóżki. Bardzo bym nie chciał, żeby to robił więcej. Do widzenia panu, żegnamy pana. Już więcej nie będzie pan mi tutaj nic podjadał. Let's go! Jeszcze jedna próba wejścia tam. Mam nadzieję, że go tam już nie będzie. Jeden jumpscare wystarczy mi tutaj na wieki wieków. Tu byliśmy? Nie byliśmy tutaj, halo? Co tu ciekawego mamy? Kuchenka. Chyba nic. W sumie chyba nic tu nie będzie. Na razie przynajmniej nic takiego nie widzę. Może po 10 śmierci coś się tutaj zmieni. Ale na razie się nic nie zmieniło. Poza tym, że tam dało się wejść. Nie wiem, czy tam się dało wcześniej wejść, czy nie. Ale bardzo jest możliwe, że coś tu się zmieniło. O! Przyjemnie. Przyjemniaczek z pana. Fajnie byłoby tutaj mieć jeszcze klucz jakiś. Ale widzę, że go nie znajdziemy tak łatwo. Może pan go ma w sobie. Może nie.
Otworzyły się drzwi. Otworzyły się drzwi. Co się dzieje? O nie! Co tu się dzieje? O nie! Krew. Ja sobie usiądę. No, usiadłem. O, strzałem piemaniczną. Może pomogę panu ją odpalić? Halo, proszę pana, pomogę panu. O, drzwi się zamknęły. Ktoś za mnie posprzątał. Dobrze, tego nie musiałem sprzątać. I popatrzcie, nad nami jest nasz przyjaciel. Mam nadzieję, że nie zeskoczy nam na ryj i nas nie zje. Ja cię obserwuję. Ja cię obserwuję. Czemu to widzisz w ogóle tyłem? Taki randomowy pająk chodzący tyłem. Tutaj również nic raczej nie znajdziemy. Możemy się pobawić światełkiem co najwyżej. Albo i po prostu pójść ten jakże czysty, ponury korytarz, w którym nic nas nie przestraszy, ponieważ no to byłoby zbyt oczywiste, gdyby nas coś tutaj przestraszyło. Chociaż takie korytarze jak ten wręcz po prostu kochają nie straszyć. Kochają. A może te drzwi coś nam podpowiedzą? Oczywiście, że nie. Kolejne szafki. Spójrzcie, gdyby nas coś goniło, to możemy te szafki otworzyć i nic, a nic nas nie będzie w stanie dogonić, jeżeli te szafki otworzy. Ja to czuję, że ta gra na tym właśnie polega. Żeby otwierać wszystkie szafki. Śliczny obrazek kotów. Klucz! Mamy klucz? Mamy klucz, już nic więcej nie sprawdzam nawet. Ja już czuję, że tutaj nic po prostu nie ma. Idziemy stąd jak najdalej, jak najszybciej, żeby nas coś teraz nie złapało. No czuję, że teraz będzie. O, Leski, masz kluczyk, a cię pogonię. Pogonię cię. Nie ma tutaj nic. Nic a nic. Kompletnie. Kompletnie. Wyobrażacie sobie, gdybym był w takiej sytuacji tak naprawdę? Tak na 100% prawdy, gdybym w takiej sytuacji się postawił, nagle by się okazało: o! Lisowski! Masz jeszcze w takim domu z szalonymi ludźmi! Zabijają, gryzą, a Lisowski chodzi i skacze jak debil po całym takim domu. Hahaha! Sobie to wyobraziłem, myśli mi. Gdybym był w obliczu śmierci, bym wiedział na 100%, że ja umrę. Że ja zginę. W jakichś okolicznościach, to uwierzcie mi. Zaraz sobie robię. Czyż mamy klucz? Czyż wziąłem klucz stamtąd? To pewnie, gdybym naprawdę miał taką 100%, tak? Powiedzmy sobie, że mat 100% szansy, wiem, że nie ucieknę, wiem, że to jest survival horror, w którym, którym nie ma szansy ucieczki i każdy w końcu zginie, a na początku czarny, to robimy z tego sobie bekę naprawdę. Z taką bekę do końca życia z tego robimy. Do końca życia, które na pewno nie. Które nie trwałoby zbyt długo. A co tam mamy? Tam jakieś światełko jest, ja bym tam poszedł sprawdzić, co się takie... Zamknięte! Nie możemy wyjść stąd! No co to jest żadna nowość w końcu, nie? Idziemy zobaczyć, co tam jest. Co to jest? O! Ej! Panie, co tam ciągniesz? Co tam ciągniesz? Co masz na sprzedaż? Sprzedaż mi coś? Halo? Zgasił światło. O, nasz przyjaciel! Pewnie... Jok, on lewituje! Jesteś magikiem? Halo? Wow! Aż poskoczyłem, bo taki odruch, to był nawet nie przestraszenie, tylko odruch. Zwykły odruch, którym... Po prostu chciałem wam zaprezentować, że bardzo jestem zażenowany sytuacją, w której muszę przeszukać wszystkie szafki, żeby znaleźć durny klucz do drzwi. Tam chyba go nie ma, już by widział. Żadnego ten klucz, halo. O! To jestem ja! Ale kto mnie udusił, skoro ten typ był za tamtymi drzwiami? A jestem tutaj, on był tam, ja jestem tu i jesteśmy takimi śmieszkami poza kontrolą. Enter! Respawnujemy się. Widziałem schody na górę, więc schodami na górę się udamy. Żeby sprawdzić ostatecznie, obalić wszystkie mity dotyczące tej gry. Jest tak gorąco, że ta lampa jeszcze tutaj tak grzeje. Co? Co? Masz wąty jeszcze jakieś? W dupie cię mam, idziemy, tam nic nie ma. Już widzę, że tam nic nie ma. Ja już po prostu czuję, że jak jest za ciemno, znaczy, że tam twórcy jest, żebyśmy szli. Mamy jeszcze długi korytarz do przejścia za nami. Przed nami jest jeszcze taka długa droga życia. Co tu jest? Przejście? Idziemy. Kolejne tabletki antykoncepcyjne. My sobie pójdziemy. Wygląda tak jak jakaś gigantyczna chłodnica, w której na pewno ktoś by chciał nas zamknąć i zrobić sobie później nas żeberka. Ale widzę, że jednak nie. Ha? O! 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 Jak miło! Jak miło, że wszystkie światła się nagle porozwalały i nagle jedno się okazało, że jest całe i się zaświeciło. Horrory z Lisowskim. Czyli bać się, płakać, czy śmiać się z niego. Ta scena mi się zdaje bardzo znajoma. Słyszę pozytywkę. Jeżeli tam na górze jest jakieś dziecko, jakieś zmutowane dziecko, to mam nadzieję, że się nie pobawi moimi oczami. Bo wiecie, dzieci są takie, że one lubią oczka, lubią wkładać różne rzeczy, palce. Na przykład, jeżeli to dziecko jest bardzo złe, jak na przykład zgnilec z Wiedźmina, to będzie bardzo źle. Halo? Proszę? Powiedz mi, co tu się dzieje? Nie da się przejść! Koniec gry! No surface type. Type anything? Type anything to co? To co? Co zrobiłem? Co?
Dobra, kochani, to jest tak wersja demo tej gry. To jest wersja demo gry, więc... Więc... Ja się zabijam! Ja się zabijam! Jestem Spider-Manem? Naprawdę? Naprawdę jestem Spider-Manem? Więc Spider-Man zakończa ten odcinek, kochani. Mam nadzieję, że wyjdzie pełna wersja tej gry i będzie dopracowana. Jeżeli tak, to pow! Właśnie jak was zawsze lajka, udostępnienie, subskrybujcie kanał. Widzimy się w kolejnych horrorach i w Charlie Challenge, to robisz to zrobić na poważnie w końcu. Cześć!